Cześć! Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was prosty kurs na samodzielne matowienie szkła. Cały proces rozpoczynamy od przygotowania projektu w Silhouette Studio oraz wycięcia go w folii samoprzylepnej za pomocą plotera Silhouette. Tak przygotowany szablon odklejamy, a następnie nanosimy na czystą powierzchnię szkła, które będziemy ozdabiać. Bardzo dokładnie przyklejamy wszystkie rogi, aby preparat nie dostał się pod szablon i nie powstały nieprzyjemne zacieki. Następnie ubieramy rękawice ochronne oraz za pomocą pędzelka nanosimy preparat na wcześniej przygotowany szablon. Staramy się dokładnie pokryć całą powierzchnię szablonu, tak aby nie powstały nam nieprzyjemne zacieki. Jeżeli użyliśmy zbyt wiele preparatu, pod koniec procesu możemy ponownie przełożyć go do pojemniczka, aby użyć go kolejnym razem. Po upływie 15-20 minut zmywamy preparat za pomocą wody, a następnie osuszamy szkło. A po więcej, zapraszam Was jak zwykle do wycinarni.